a ja zadzwoniłem na policję i a proszę bardzo, o kradzież nożyczek i taśmy w celu nie otwarcia drogi, a otwarcia z drugiej strony, ja jadę tam i będziemy. Ale czemu nie chcecie tam... Otwarcie z wielką pompą drogi Bydlinki miało być kropką nad i inwestycji powiatowych. Biało-czerwona wstęga, nożyczki na błyszczącej tacy, nienagannie ubrani oficjele lokalnej sceny politycznej i marszałek Nawara jako ojciec chrzestny całej inwestycji. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, bo przecież 29 km nowiutkiej drogi to nie lada gratka dla mieszkańców spragnionych remontów, szczególnie na kilkanaście dni przed wyborami. A tu nagle w tęście barajowską scenerię wkraczają mieszkańcy Lgoty Wolbromskiej z wielkim transparentem. Chcemy drogi, a nie bubla. Scenariusz tego przedstawienia napisał się sam. I protest mieszkańców jest taki, że nie można pozwolić na to, żeby otwierać coś, co jest takim ewenementem, jak kiedyś droga z Wolbromia do Krakowa. Że nie minęło 10 lat, a poprawiano ją 3 razy. Bo nie mówię o staroście. Starosta ma nad sobą radnych i tych, co go pilnują. I w tym momencie to, co się dzieje z tamtej strony Wolbromia, że droga jeszcze nie zrobiona, a było dokładnie kilka razy poprawiane, bo dokładnie jacyś, nie wiem, jacy partacze to robili. Dzisiaj mieszkańcy do mnie dzwonią, ściągają mnie, odrywają mnie od roboty, po to tylko, że zaznaczyli kilkadziesiąt miejsc, takich jak tu na nowej drodze. I teraz pytanie, czy już musicie otworzyć, czy pan marszałek zadecyduje, żeby te buble poprawić, żeby nie było narzekania i klnięcia i robienia czegoś takiego, że giną ludzie ze względu na partactwo. Jest na tyle odpowiedzialny, że w tym momencie pan powie, czy otwierać z tamtej strony Wolbromia? Tak, podpić czy nie otwierać? No szkoda, że jeszcze nie ma księdza, bo by poświęcił albo prześwięcił. Dziękuję. Księdza co prawda nie zaproszono, bo jak widać, co nagle to po diable. Ale przyszło wiele innych osób, które chciały namaścić drogę. Niestety nie wyszło. Twardo swego bronił wykonawca. Od samego początku zgłaszaliśmy, że projekt nie jest wykonany tak, jak powinien być wykonany, że ta droga nie wytrzyma. My mieliśmy tylko zrobić według projektu, który był zatwierdzony. Wygraliśmy według specyfikacji, która była do tego. Mieszkańców nie obchodzi, kto czego nie dopatrzył. Domagają się porządnej drogi, a nie rozsypujące się w oczach na wierzch. To widać nawet. Ale taki ogień jest cała masa przecież. Przejadą tiry i pęka, i ciągle pęka, i ciągle nowe tak, odcinki. Jak pan widzi tutaj po prawej oni tak stronie? Cały czas łatają? Tak, to są nasze pieniądze, z naszych podatków. I ciągle władza o tym zapomina. Władza się tak zachowuje, jakby dawała swoje jakieś pieniądze i robiła to, co chce. Nie, my płacimy podatki i żądamy, żeby zostały wykorzystane tak, jak trzeba. Solidnie, na solidne rzeczy. Jak macie robić takie inwestycje, nie róbcie ich wcale. Będzie mniej kłopotów. Władze próbowały ostudzić atmosferę i robiły dobrą minę do złej gry. Korzyści płynące z Bydlinki próbowały wytłumaczyć dwie pierwsze damy olkuskiej polityki i starosta Konarski, ale po nastrojach mieszkańców widać było, że raczej bezskutecznie. Prawda jest taka, że projekt od początku był do kitu, dlatego znalazł się na liście rezerwowej o dotację unijną. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to odbiór techniczny. Odbiór techniczny się zacznie w przyszłym tygodniu i będzie ta droga odebrana lub nie. I ta informacja, o tym dobrze państwo wiecie, gwarancja na tą drogę jest 5 lat. 5 lat jest gwarancja na tą drogę. Baraja zapytałby pewnie, no więc za czym kolejka ta stoi? Panie marszałku, żeby pan czasu nie tracił, jest taka gorąca propozycja, jest pan marszałem nas wszystkich. Jakbyśmy tam przyjechali, tam otworzyli stolik, przenieść, nożyczki, żaden problem, mamy samochody. Spróbuje pan zobaczyć, czy od Wolbromia można otworzyć. Jak powiedział, tak zrobił. Zwinął taśmę i nożyczki i się zaczęło. Niekonwencjonalny sposób interwencji byłego posła chcieli zatrzymać pracownicy starostwa. Widząc to wszystko, marszałek stwierdził, że najlepiej będzie, jak jednak się stleni, bo z nożyczek nici, więc otwarcia też nici. Ja już od 40 minut nie mogę otworzyć. No to jadę do domu. Jadę do pracy, do gdzie indziej. Ja gdzie indziej jadę, bo ja dziękuję za takie przyjęcie. Dziękuję, do widzenia. Najlepsza część ceremonii niestety go ominęła. Gdyby droga była dobrze zrobiona, to nas by tu nie było. Nas by na pewno tu nie było, gdyby ta droga była dobrze wykonana.
Jeszcze raz niech pan powie. Jeszcze wcześniej co pan powiedział. Jest pan śmieszny. Jestem. Jestem, ale czasami trzeba być śmiesznym, żeby błędy. Złodziej. Skandal, dokładnie skandal. Dobrze pani określiła. To jest skandal, że takie drogi się w Polsce otwiera. Dlatego nie mamy gdzie jeść. Nie interesuje. Całą ręką. No i szkoda, że pani nie chciała słuchać naszych uwag. No a, ale co z tego, jak się nic nie zmieniło? Skoro nie mogliśmy inaczej i nikt nas nie słuchał, tośmy posunęli się do tego. Prawda. No i co z tego? Ale nic się nie zmieniło. Ale nic się nie zmieniło. Do cenzury? Do cenzury? No pani chciała sprawdzać, co my piszemy. No jeżeli ja pani... Ja konkretnie pani powiedziałam, o co ja to wszystko przekazałam. Punkt po punkcie. Ale reakcji nie było żadnej, bo jak była źle robiona droga, tak... Wtem nagle ujawniły się krewkie charaktery naszych lokalnych działaczy. Nie mogli wydarować sosce, że dmuchnął te nożyczki i wstążkę. Trzy razy była remontowana. Ale co pan ma, panie, to nie widzę, co jest. Ukradłeś kolego taśmę i nożyczki. Dokładnie. Po co ci nożyczki? Bo będziemy otwierać tam. Po co ci nożyczki? Oddaj tej złodzieju nożyczki. Proszę, ja sobie wziąłem. Panie złodzieju, oddaj pan nożyczki. Nie będzie pan otwierał tej drogi. Dobrze? Dziękuję. Jest pan złodziejem pierwszej klasy. Na oczach kamer pan zakosił wszystko. A pan defrautuje nożyczki, wziąłem, żeby nie otworzyli drogi. Ale ja idiotą dla pana burmistrza nie jestem. Pan za pieniądze pracuje, ja tu przyjechałem w obronie innych. A idioto, ale jak się, starosta mi pozwolił się wziąć. Nazywa, to się takim nożyczki? Samym się nazywa. Starosta panu pozwolił? Moje nożyczki prywatne? Ja bym... Radna wicemarszałek zrobiła skandal z tego, że ludzie upominają się o to, co powinni. Proszę pana, nie jest tego. Pan stawia fałszywe oskarżenie. Może. A wie pan, na czym polega... Pan jest adwokatem? Wie pan, na czym polega subtelna różnica? Nie z tego, że, tylko z tego jak. Bo rozmawiasz można ze sobą na różne. Ale myśmy już wiele razy rozmawiali, nikt nas nie słuchał. Proszę panią, ale naprawdę. Przyjeżdża do was marszałek, który raz jest chory. Pan naprawdę ma taki kalendarz nabity, że nie może się włożyć. A co? A wy go traktujecie, przepraszam, jak gnojka. Traktujemy bardzo dobrze, żeby go powiat tak nie traktował. Potraktował go pan jak gnojka. A jak pan może ubliżać marszałkowi? Wyszedł z twarzą. Ja stwierdzam, drogi nie otworzył. Stwierdzam fakt, co pan zrobił. Proszę pana, wyszedł z twarzą marszałek z tego względu, że zdefraudowaliście, nie pilnowaliście dokładnej inwestycji. Pan chce wierzyć w to, że wyszedł z twarzą. Nie wyszedł z twarzą. Jeszcze w życiu... Nie dwa rąbią, dżazgi lecą. Proszę pana, dlatego panu powtarzam. Pański system postępowania jest destrukcyjny. Dokładnie. Dla tych ludzi. Nie, myśmy pana Jacka poprosili, nie. Pan nie rozumie, że myśmy go zaprosili. Ale to się panu tak pomocy. Wydaje. No to panu się wydaje, że jest inaczej. Proszę spytać kogokolwiek, kto tu jest. Czy to, co? Czy to działa na korzyść... Dokładnie, nie wstyd tej nomenklaturze, która zaprosiła marszałka? I mówienie, że marszałek łaskawie rzucił okruchy. Ja rozmawiam o pańskim zachowaniu. A ja rozmawiam o problemie, proszę pana. A ja o pańskim zachowaniu, bo problem można rozwiązać inaczej. Proszę. Ale nikt nie chciał rozwiązać. Myśmy czego nie jechaliśmy tam otworzyć tamte strony? Ale czego się pan nie umówił gdziekolwiek? Ale myśmy zgłaszaliśmy. A jak nie pana, to co pan tu robi? Chce pan pod dywan? No stoję jako uczestnik drogi, tak jak pan. No ale to pana sprawa, czy nie pana sprawa? Moja. No ja płacę podatki. To można było się normalnie na spotkanie jak cywilizowany człowiek. Ale myśmy się umawiali, mieszkańcy się umawiali. Ile prosili? Słuchał pan? Ale wie pan, na czym polega pański problem? Nie, pan lubi krzyczeć. A pan co robi? Ja w tej chwili z panem dyskutuję. Pan jest krzykaczem, pan tu jest od tego, żeby krzyczeć. Dokładnie, nie, żeby będę krzyczał i grzmiał. Ale pan nie rozwiąże problemu. Marszałek zrozumiał, a pan nie zrozumiał. No ewidentny pech, te nasze władze nęka od jakiegoś czasu. I jakoś tak wszystko nie po drodze. I bynajmniej nie jest to szukanie dziury w całym. Emilia Kotnis-Górka, Przegląd Olkuski Live.